Ogólnopolska akcja bicia rekordu przy jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dotarła do Jaworzna. W akcji organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Jaworznie w Jeleniu. Będzie nas coraz więcej. Będziemy ratować innych. Nie pozwolimy ludziom umierać na ulicach. I myślę, że to jest nasze zadanie. W tym ważnym dniu uczniowie spotkali się z ratownikami z kopalnianej stacji ratownictwa górniczego Zakładu Górniczego Sobieski. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest to element, który każdy człowiek żyjący na świecie powinien znać. Trzeba powiedzieć, że ta świadomość ludzi bardzo wzrosła i udzielać pomocy się nie boimy. Jest to bardzo ważny element, zdarzają się przypadki, które w trakcie życia codziennego mogą komuś ratować życie, a to jest właśnie szczytny cel tej akcji, żeby nie bać się udzielać pomocy i w miarę profesjonalny sposób ją udzielać. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osób, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Nigdy się jeszcze nie spotkałam z osobą potrzebującą, ale wiem, że parę moich koleżanek miało taki przypadek i to jest bardzo stresujący był dla nich moment. Myślę, że trzeba chociaż raz w życiu spróbować, żeby mieć wiedzę na ten temat. Ratownicy na specjalnych fantomach przedstawili młodej publiczności, czym jest i na czym polega akcja podtrzymywania i przywracania funkcji życiowych u osoby poszkodowanej. Naciskamy 30 uciśnień klatki piersiowej na linii sutkowej, dokonując dwóch wdechów. Jest teraz trend taki, że jeżeli mamy jakiś odruch, który nam nie pozwala wdmuchiwać, wystarczy nawet dla tych ludzi, którzy nie są wyszkoleni, naciśnięcia klatki piersiowej do głębokości 5-6 cm w tempie około 100-120 nacisków wykonuje na tyle ruch klatki piersiowej, że powietrze dostaje się do układu krążeniowego i na tyle go dotleniamy. Często zapominamy, że każdy z nas może potrzebować kiedyś takiej pomocy. Nie pamiętamy również, że być może i my takiej pomocy będziemy musieli kiedyś udzielić. Na szczęście młodzież tę wiedzę wynosi już ze szkoły, gdzie faktycznie prowadzone są zajęcia dydaktyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Mamy to w podstawach programowych, natomiast młodsze dzieci może niekoniecznie. Dlatego, żeby wszyscy to widzieli, żeby mogli uczestniczyć, żeby dotknąć te fantomy, żeby później nie bać się także podać tę pomocną dłoń potrzebującej osobie. Czy warto brać udział w takich akcjach? Oczywiście, że warto. Jak informuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w tym roku w akcji wzięło udział aż 105 902 rekordzistów w 1142 zgłoszonych instytucjach zlokalizowanych w całej Polsce.